Cześć, witajcie ponownie w Pattaji w odcinku odnośnie mieszkań. Słuchajcie, mieszkamy tutaj już na tej dzielnicy tym razem 3 miesiące, poprzednim razem jakieś 4-5 miesięcy, już nie pamiętam ile, ale ten budynek, który jest za nami, zauważyliśmy dopiero tydzień temu. Ten ogromny budynek, czekajcie, jak ja mogę wam pokazać. O, ten tu, zobaczcie jaki on jest ogromny. On jest oddalony o jakieś 300 metrów od budynku, w którym my mieszkamy, czyli jest naprawdę bardzo blisko, a dopiero od niedawna zauważyliśmy go po prostu jakoś. No bo wiecie, tu jest jeden budynek, tu jest drugi, tu jest trzeci, tu jest czwarty, zobaczcie, to są same, jest tu dużo takich wysokich budynków i po prostu gdzieś tam się tutaj zgubił, bo nawet nie wiem jeszcze na tą chwilę, jak się do niego dostać. I jak tylko uda mi się do niego za chwilę jakoś dostać, no to pokażę wam, o ile w ogóle będę mógł, będę w stanie zobaczyć jakiekolwiek mieszkanie, to pokażę wam, jak te mieszkania tutaj w tym budynku wyglądają. Jestem bardzo ciekaw, bo dobra lokalizacja, mega dobra lokalizacja na Pratamna, gdzie spokojnie, cicho jest ulica, ale to jest taka, wiecie, ulica osiedlowa, nie ma, to nie jest jakaś główna ulica, gdzie jest duży ruch. I takie mieszkania właśnie w takim miejscu podobają nam się najbardziej, gdzie jest spokój. Tutaj za mną widać te palmy, co tutaj widać właśnie, to tutaj znajduje się na pewno basen, także jest on duży, bo widzieliśmy go gdzieś tam na zdjęciach, jakaś tam chyba zjeżdżalnia, nawet jak się nie mylę, więc to całe zaplecze tutaj dookoła wygląda dobrze. Na samym dachu też nie wiem, czy czasem nie jest jakiś drugi basen, albo przynajmniej jakieś takie miejsce, gdzie można spędzić czas. Także ogólnie, o, balkony są duże, to też jest ważne, z widokiem na morze. Nie wiem właśnie, czy tutaj ten jeden budynek nie zasłania, ale tam z tych najwyższych pięter na pewno nie. Tylko jak już wiemy z poprzednich filmów, że wszystkie mieszkania, które są powyżej... Czekajcie, wyłączę kierunkowskaz i światła w swoim skuterze, bo później znowu zapomnę i niestety skuter nie będzie chciał zapalić. Zobaczcie, zapomniałem, wszystko się świeci, zaparkowałem, kierunkowskaz chodzi, wszystko i tak dalej. Jak pamiętamy z poprzednich filmików, to wszystkie mieszkania powyżej tam jakiegoś 10 piętra są często dwa razy droższe niż te mieszkania poniżej, powiedzmy, tego 10 piętra, ale to nawet nie tyle 10, czy 11, czy 12 piętro, tylko bardziej jest to uzależnione, czy już jest ten widok na morze, czy go jeszcze nie ma. Jedna jeszcze też ważna sprawa to to, że właśnie jest ten widok na morze i w ogóle wszystkie mieszkania, wszystkie budynki, które są blisko morza i są dobrymi mieszkaniami pod względem inwestycji, z tego względu, że trzymają wartość, bo te mieszkania, jeśli byśmy chcieli kupić jakieś tak, czy inwestycyjnie, czy dla siebie, ale kupimy je tak daleko od morza, gdzieś tam w mieście, gdzieś w drugiej, trzeciej, czwartej linii od morza i tak dalej, to te mieszkania mogą stracić na wartości lub po prostu nie przechować jakoś tak tej wartości i nie wyjdziemy na tym tak dobrze inwestycyjnie. A wszystkie budynki, które są w pierwszej linii, maksymalnie jeszcze gdzieś tam w drugiej linii od morza i mieszkania mają widok, balkony na morze, to te mieszkania na pewno tutaj w Tajlandii przechowają o wiele lepiej swoją wartość niż te mieszkania dalej, później tam, dalej od morza. Dobra, muszę teraz znaleźć jakieś w ogóle wejście do tego budynku, bo nawet nie wiem jeszcze, jak się do niego dostać. I jeśli tylko uda się cośkolwiek załatwić, to dzisiaj na pewno wam to pokażę. A więc tak, przedtem podjechałem od złej strony, dlatego nie wiedziałem, jak dostać się do tego budynku, ale teraz jestem z drugiej strony tego budynku, gdzie jest wejście. Nazywa się to The Cliff. Nie każdy sobie tutaj może wejść. Mamy tutaj dość spory parking, żeby sobie skutery zaparkować na zewnątrz. I właśnie tutaj zaparkowałem. Mała uliczka i z tej strony tego budynku póki co nie ma nic. Działka jeszcze nie zagospodarowana. Drzewa. I tak to wygląda. A ja teraz postaram się jakoś tam wejść do środka. Okej, pan mi tutaj otworzył wejście. Przed nami fontanna, tak jak widać. Mało ogólnie tutaj terenu. Tam pewnie jakiś garaż, do którego można wjechać do środka. Tutaj po prawej też mało ogólnie terenu. Z tamtej strony tylko basen i dość spory hol. Okej, idę zapytać, czy mają jakieś mieszkania. W sumie może zanim jeszcze zapytam o te wolne mieszkania, jakieś ewentualnie, które można pooglądać, to wejdę tutaj zobaczyć, jak wygląda zaplecze, że tak to nazwę. No basen podoba mi się bardzo. Duży, dużo lepszy niż obecnie, w którym mieszkanie wynajmujemy i w tamtym miejscu. Jest
ślizgawka. Bardzo tak tutaj fajnie, fajnie, bardzo ładnie. Czyściutka woda, oczywiście. Wszystko pięknie, ładnie. Palmy. No wygląda to naprawdę fajnie. Nie za dużo miejsca do leżenia tutaj widzę, żeby na leżakach sobie tutaj poleżeć, ale basen jest naprawdę duży. Głębokość taka standardowa, nie za głęboko ogólnie. Chyba, że bardziej może tutaj z tej strony coś jest głębiej, ale chyba też nie. Tak to wygląda. A, tutaj jeszcze jest siłownia na wprost. No i tam kilka leżaków. No leżaków zdecydowanie za mało, jak na tak wielki budynek, ale no nie wiem. Może jeszcze gdzieś tam coś z tamtej strony jeszcze są jakieś leżaki, no ale w sumie tam już nie ma basenu. No ale dobra, tak to wygląda. To idę w takim razie zapytać, czy można obejrzeć jakieś mieszkania. A więc tak, jestem w lobby, tutaj The Cliff. I jest tutaj taka wywieszka mieszkań na sprzedaż i tak dalej, gdzie jest numer telefonu i musiałem zadzwonić do biura, które zajmuje się sprzedażą tych mieszkań tutaj w tym budynku. Czyli nie tutaj pani, która jest w lobby, no bo ta pani tutaj w lobby to ona tam się zajmuje osobami, które tutaj wynajmują i potrzebują tylko klucze dostać się do mieszkania, no to tutaj jego osobami takimi się zajmuje, ale osobami, które chcą zobaczyć mieszkania na sprzedaż, zajmuje się specjalne biuro, które znajduje się gdzieś tutaj w tym budynku, ale nie tutaj w lobby. I trzeba zadzwonić do tego biura, a następnie pani prosi jakiegoś tam pracownika, która jest tam, odbiera telefony, prosi pracownika, żeby po prostu poszedł do lobby i spotkał się z osobą, która chce te mieszkania zobaczyć. No i ja właśnie tutaj teraz jestem i czekam na osobę, która ma tutaj zaraz przyjść i pokazać mi mieszkania. Także na pewno coś dzisiaj się uda. So here basically he built custom kitchen. Mm-hmm. Okay, so you can see like the kitchen over here. In, how many square meters? So this one is 92.45. Yeah, with balcony. Yes. Mm-hmm. Yeah, everything is included with the balcony. This is the second bedroom. Second bedroom. So big enough for a king-size bed even, but queen-size would be better. Yeah, yeah, yeah. No i tak, jestem po długiej rozmowie z bardzo miłym panem, z Robertem. No niestety dzisiaj nic nie zobaczę, bo na wszystko trzeba się umówić i tak dalej, ale na jutro, najprawdopodobniej na jutro jestem umówiony na zobaczenie dwóch mieszkań. Jedna to one bedroom, czyli jedna zamknięta sypialnia, dodatkowo salon z kuchnią i łazienka. Gdzieś tutaj od strony południowej mieszkanie się znajduje. Jest to co prawda takie polskie M2, które ma chyba 67 metrów, no i kosztuje oczywiście około 600 tysięcy złotych, tak mniej więcej w przeliczeniu, ale też zobaczymy na 11 piętrze dwupokojowe mieszkanie, czyli takie polskie M3, czyli dwa zamknięte pokoje plus salon z kuchnią i łazienką, tylko jeszcze muszę się stąd wydostać. Ok, dziękujemy bardzo za otwarcie szlabanu. I zobaczymy to drugie mieszkanie, które jest mega odnowione, które ma 91 metrów, dwie zamknięte sypialnie, salon z kuchnią, łazienki chyba też są dwie i to mieszkanie też kosztuje około 600 tysięcy złotych. I jeszcze nie dość, że nie jest tak jak to jednopokojowe mieszkanie od strony południowej, gdzie jest bardzo gorąco i ciągle świeci słońce i sam ten pan też zwrócił na to uwagę, gdzie my też właśnie na to zwracamy uwagę, tylko to dwupokojowe jest od strony północnej, gdzie jest dużo chłodniej, gdzie nie tyle, że nie ma słońca, ale jest po prostu o wiele, wiele chłodniej w tym mieszkaniu i też jest widok na morze. Jest tylko problem jedynie taki jest, że jest tylko na 11 piętrze, a nie na przykład na 20 czy 24, bo chyba jest 26 albo 7 pięter w tym budynku, już nie pamiętam ile, ale pytałem, około 25, 6, 7 pięter. Jutro lub następnego dnia dojdzie do spotkania i zobaczymy te mieszkania i zobaczymy, jak to wygląda, bo zapowiada się naprawdę ciekawie. Tym bardziej, że cena jest naprawdę tego dwupokojowego mieszkania od strony północnej, które jest mega odnowione, jest naprawdę mega atrakcyjna. Okej, słuchajcie, mieszkanie zostało już sprzedane i co gorsze ściągnięte już nawet ze strony i nie jestem w stanie wam pokazać tego mieszkania. Nie byłem też w stanie pokazać wam tego mieszkania normalnie, jak tam byłem w środku, na górze, z tego względu, że wyglądało to po prostu zupełnie inaczej niż poprzednio, czyli był właściciel tego mieszkania, był ten Robert ze mną, była jeszcze jedna osoba,
osoba, taki Chińczyk, który okazuje się, że mieszka w sumie tutaj też u nas na dzielnicy, już teraz kilka razy się po tym, co widzieliśmy w mieszkaniu, widzieliśmy się na mieście i po prostu, no nie za bardzo, nie było jak wyciągnąć kamery i tego nagrywać, ale na 9 piętrze widnieje jeszcze kolejne takie samo mieszkanie jak tamto, no tylko w takim gorszym trochę stylu, w gorszej jakby kondycji, tak mi się wydaje przynajmniej. I jest na 9, a nie na 11 piętrze. Tamto mieszkanie wyglądało trochę ładniej i było trochę przerobione, bo tutaj jakby tutaj się wchodzi do mieszkania i tutaj po lewej stronie jest kuchnia w takim malutkim korytarzyku, a tutaj ten poprzedni pan na 11 piętrze zrobił sobie tutaj taką dużą szafę, gdzie mógł po prostu wszystko schować, a kuchnię zrobił sobie tutaj od strony salonu. Zaraz wam pokażę następne zdjęcie, to zobaczycie. Tutaj właśnie jest wejście do domu i taka w sumie beznadziejna kuchnia w tym korytarzyku, gdzie zdecydowanie lepiej ta szafa tutaj wyglądała w tym poprzednim mieszkaniu niż ta kuchnia. No a pan tutaj, ten tutaj w tym mieszkaniu jest właśnie taka mała jakby jadalnia, a tam była kuchnia z taką wysoką ladą i ta kuchnia tutaj w tym miejscu wyglądała o wiele lepiej. Tutaj mamy salon, mieszkanie całkiem spoko, jeśli chodzi o metraż, ponad 90 metrów, czyli nie jest małe. No i tutaj to mieszkanie akurat na 9 piętrze wygląda tak, no trochę śmiesznie, trochę mi się tutaj nie podoba. Ale no to wiadomo, no jakby na styl tutaj nie będę krytykował, no bo jednemu się podoba tak, drugiemu tak, więc jak tam sobie ktoś urządzi, tak ma. I tutaj mamy właśnie salon i wyjście przez duże balkonowe drzwi na balkon. I ten balkon też jest całkiem spory, także to mieszkania tutaj w tym klifie są naprawdę bardzo, bardzo fajne. Tylko jak też się ma je tak po swojemu fajnie zrobione. Później co my tutaj mamy? No właśnie tutaj jeszcze ten salon. Dalej salon, kolejne zdjęcie. Tutaj mamy jeszcze właśnie przejście do drugiego zamykanego pokoju i do dwóch łazienek i jeszcze do jednego pokoju, bo pokoje zamykane są dwa osobne, są dwie łazienki, ten salon z tą kuchnią. Także już tam idziemy dalej. To jest główna sypialnia, master bedroom się nazywa to tutaj i mamy taki bardzo przeszklony pokój, gdzie tutaj mamy wyjście na balkon bezpośrednio z tej sypialni i tutaj jeszcze właśnie takie szyby i bardzo fajnie tutaj wygląda i tu jest też widok na morze. Także nawet z tego 9 piętra jeszcze tutaj nie przeszkadzają żadne tutaj budynki, a z 11 było jeszcze lepiej, no bo to dwa piętra wyżej i mamy widok na morze i z balkonu i z pokoju widać morze. Także fajne widoki. No i tutaj jest właśnie ta sypialnia i tutaj mamy wejście do tej drugiej zamykanej łazienki, dostęp z sypialni i tutaj wyjście tam na korytarz i już wam pokazuję. Tutaj jeszcze jest drugie zdjęcie z tej samej sypialni na balkon i tutaj nad morze. Tylko to są takie trochę małe pokoiki, nie za dużo się tutaj mieści, ale można sobie jakoś to zagospodarować. Później mamy łazienkę, tutaj umywalka, w tym na 11 piętrze mieszkaniu, o którym cały czas mówiłem w filmie, były dwie takie umywalki, tu jedna i tu druga w tym blacie zrobione. Tutaj była pralka, tutaj nie mamy pralki, tutaj mamy pralkę chyba tam w kuchni i tu jest wanna, tam był prysznic i tutaj mamy okno z widokiem też na morze, tylko tego tak nie za bardzo tutaj widać i na inny budynek. Oczywiście można sobie to pozasłaniać, żeby nie było tam widać. Łazienka ogólnie duża i taka całkiem spoko, przestronna. I jak jest dobrze zagospodarowana, to naprawdę można tutaj upchać sporo rzeczy, jeśli tylko oczywiście taka potrzeba jest. Przejdźmy dalej. Tutaj mamy tą samą łazienkę, tylko inne zdjęcie. O, i tu właśnie lepiej widać, że tutaj to jest takie okno i ściana taka narożna i jak to wygląda. I tutaj widać trochę morza i tutaj jest drugi pokój. Ten pokoik jest bardzo malutki akurat, ale no jest zawsze to drugi zamykany pokój, ale jest malutki. No i tutaj okno też na tą samą stronę co łazienka. Tak to tutaj wygląda. Malutki pokoik, ale no spoko. Tu mamy szafę z lustrem, więc jest gdzie poupychać jakieś różne rzeczy. I jeszcze co my tu mamy? No tutaj kolejne zdjęcie. A i tutaj jest druga łazienka. Tu jest mniejsza, ta druga łazienka jest właśnie mniejsza i tutaj zmieści się tylko prysznic, ale jest właśnie prysznic, jest toaleta, duży blat z umywalką. Ogólnie całkiem spoko łazienka, także tak mniej więcej wygląda to mieszkanie. Tutaj jeszcze ten balkon i widoki. I teraz jesteśmy na balkonie. Tu mamy w jedną stronę, a w drugą stronę jest morze. Może będzie jeszcze takie zdjęcie. O, jest. A tutaj mamy w drugą stronę z widokiem na morze. I tutaj sypialnia, a tutaj wejście do salonu. Także bardzo fajne jest to mieszkanie. Tylko cena jest dość spora, bo ponad 600 tysięcy złotych, tam 630 czy 640. Może coś by się dało jeszcze urwać tam gdzieś na 600, może, nie wiem. Tylko że jak z drugiej strony się patrzy, że można gdzieś
Może nie tutaj na tym Pratamnaku i nie takie wille, jak widzieliście w poprzednim filmie, które były drogie po 2, 2,5 miliona i nawet po 6 i które mają 10 pokoi, 12 łazienek, to może nie takie wille, ale ogólnie jakieś tam takie bardziej nowoczesne, mniejsze wille i troszkę dalej od morza, to można kupić w bardzo podobnych cenach niż takie mieszkanie. Tu mamy tylko w sumie takie, no można powiedzieć, małe mieszkanie z małymi dwoma pokoikami i musimy za nie zapłacić między 600 a 650 tysięcy złotych, gdzie na przykład za super willę z basenem i ogrodem możemy zapłacić na przykład, nie wiem, 1 000 000 złotych albo 900 tysięcy. No więc trzeba by się było porządnie zastanowić, co by się chciało. Czy chciałoby się mieć swój mały domek z bardzo malutkim jakimś tam podwórkiem i basenem, czy tylko takie mieszkanie w wieżowcu i to wszystko. No oczywiście tutaj jest basen, jest też wszystko, no ale jednak wszystko wspólne, także no tu już nie ma takiej prywatności jak w swoim domu. Tego drugiego mieszkania jednopokojowego od strony południowej też mi się nie udało nagrać, bo też był właściciel, też był Robert, też był właśnie ten pan, który oglądał ze mną wtedy te dwa mieszkania w jednym dniu. To nie udało mi się nic nagrać, ale tamto mieszkanie jednopokojowe, to znaczy jeden zamykany pokój i salon z kuchnią i łazienka od strony południowej, to było no nie do życia mieszkanie z tego względu, że od tej południowej strony to tak mocno świeci słońce, te mieszkania się tak mocno nagrzewają, że to jest jakaś tragedia. Fajnie, bo tam pokój był bardzo duży, mieszkanie było ogólnie takie no spoko, ale to, że jest od strony południowej, to w Tajlandii żyć się nie da. A już na pewno nie w porze suchej i nie w porze gorącej, bo no nie da się, po prostu się nie da wytrzymać, albo musi po prostu chodzić cały czas klimatyzacja, wiatraki i jeszcze nie wiadomo co, żeby dało się jakoś żyć. Tutaj od strony północnej jest naprawdę o wiele, wiele lepiej. A ja teraz chciałbym Was zaprosić do obejrzenia pięknego miejsca Nong Knut Tropical Garden. Przepiękna atrakcja w Tajlandii, w Pattaji, bardzo blisko, bo naprawdę jest warto. Widzę, że ten film bardzo mało osób widziało, a szkoda, dlatego bardzo Was zachęcam, że jeśli tylko chcecie zobaczyć naprawdę przepiękne ogrody i tutaj takie różne budowle i krzewy, rośliny, kwiaty i inne rzeczy, to zachęcam, film wyświetla Wam się po prawej stronie w ramce. Także zapraszamy, bo naprawdę warto, coś niesamowitego, przepiękne miejsce. Warto zobaczenia. Ja już dzisiaj z Wami się żegnam. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, bo będzie dużo ciekawych filmów. Także zapraszamy.